I chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, to co sobie myślę na temat tak zwanych cywilizacji kosmicznych, to znaczy tych cywilizacjach, w których jakoby istnieją nasi tak zwani bracia w rozumie. Otóż mniej więcej 20 parę lat temu, jak, nie, 30 parę lat temu, kiedy pisałem tę sumę technologiczną, to zawdzięczałem wiadomości w tym zakresie profesorowi Szkłowskiemu, astrofizykowi rosyjskiemu, który już nie żyje, który najpierw był razem z Carlem Saganem, Amerykaninem, współzałożycielem towarzystwa poszukującego tych cywilizacji, a potem jakoś mu się odmieniło. Znaczy nagle stracił wiarę po prostu w to, że te cywilizacje istnieją. Ale w roku gdzieś jakimś 72 odbyła się amerykańsko-rosyjska taka konferencja, taki sympozjum w Biurakanie na ten właśnie temat owych cywilizacji i tam bardzo mądrzy ludzie, tam było sporo laureatów Nobla, mówiło na ten temat, a ja wystąpiłem w książce, która podsumowała wyniki tych dyskusji jako tak zwany advocatus diaboli, to znaczy ja powiedziałem, że nie wiem dlaczego, ale takie zrobiłem przekonanie, że przez najbliższe 20, 30, a może nawet 40, 50 lat żadnych sygnałów, żadnych oznak istnienia rozumu pozaziemskiego nie wykryjemy na Ziemi i co się wtedy stanie? W 1969 roku sensacją naukową stał się artykuł Giuseppe Coccioniego i Filipa Morrisona w poszukiwaniu międzygwiezdnych kontaktów. Był to pierwszy naukowo uzasadniony program na słuchu sygnałów radiowych pochodzących od obcych cywilizacji. Już w latach 30. astronom Francis Drake obliczył, że gdyby poświęcić zaledwie jedną sekundę na analizę każdego sygnału docierającego do Ziemi, to badania te zajęłyby ponad 300 miliardów lat. Istotą pomysłu autorów artykułu było ograniczenie poszukiwań do fal radiowych o długości około 21 cm wysyłanych przez chmury wodoru, najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka we Wszechświecie. Czas poszukiwań zostałby w ten sposób zredukowany do około 30 lat. Zdaniem uczonych, jeszcze w tym stuleciu możliwe byłoby odebranie pierwszych sygnałów pochodzących od istot rozumnych. Jeżeli wszyscy w całym kosmosie słuchają i niecierpliwie czekają, żeby się ktoś odezwał, to oczywiście nikt niczego nie usłyszy, bo trzeba nadawać. No ale nadawanie jest kilkanaście tysięcy razy, a może i milion razy kosztowniejsze od odbioru. I dlatego jest możliwe, że nikogo, wprawdzie nie jest tak źle, że nikogo nie ma, ale to jest tylko skrajna ewentualność, bo zawsze znajdzie się jakiś dziwak, cywilizacja może być dziwaczna również, który by jednak ktoś nadał. Pierwszym posłańcem ludzkości do obcych cywilizacji była sonda Pionier 10, wystrzelona w marcu 1972 roku. Aparat zaopatrzony w komputer i kamery telewizyjne przesłał na Ziemię ogromną ilość informacji o odległych planetach naszego Układu, Saturnie i Jowiszu. 13 czerwca 1983 roku sonda na zawsze opuściła Układ Słoneczny, unosząc w kosmiczną otchłań pierwszy list Ziemian do obcych. Jest nim niewielka plakietka z pozłacanego aluminium, na której naniesiono podobizny kobiety i mężczyzny, schemat Układu Słonecznego i rozpadu atomu wodoru. Trudno jednak przewidzieć, czy podczas trwającej ponad milion lat podróży list dotrze do adresata. Astrofizyk, który był uczniem Szkłowskiego, Kardaszow, wymyślił taką koncepcję, która się spodobała, że po tej fazie, w jakiej się znajdujemy obecnie, przychodzi faza dalszego wzmagania energetycznego apetytu, żarłoczności energetycznej cywilizacji, tak, że cywilizacja najpierw jest, pierwszego stopnia jest na stopniu pogwiazdowym, to znaczy, że moc cała wytwarzana na tej planecie stanowi jakąś tysięczną albo stutysięczną część mocy gwiazdy centralnej, to znaczy Słońca. Potem dochodzi się do drugiego etapu, wtedy już jest szansa na budowanie nadajników astrokosmicznych. To są cywilizacje drugiego stopnia według Kardaszowa, a potem cywilizacje trzeciego stopnia po dalszych tysiącach lat dysponują energią całych galaktyk. To wtedy dla nich wysyłanie sygnału byłoby prawie że darmochą. No ale niestety okazuje się, że takiej cywilizacji nie ma. Ten projekt, żeby poszukiwać sygnałów wysyłanych przez jedną
galaktykę do naszej, prawda, to już są setki tysięcy lat świetlnych, a nawet miliony, również spalił na razie na planetę. Więc teraz uczeni budują coraz potężniejsze odbiorniki, toczą się rozmaite swary i targi, ponieważ te projekty, tak jak już zgasły projektowany cyklop amerykański, przepadł. Miał kosztować, wtedy mówiło się według tych dobrych, dawnych dolarów, sprzed 20 lat parę miliardów dolarów, teraz by kosztował prawdopodobnie za 30 miliardów, pieniędzy nie ma na nic, oprócz uzbrojenia, jak wiadomo na świecie, więc to zostało na razie skreślone. Mi się nie wydaje, żeby tego rodzaju liniowe ekstrapolowanie, które zakłada, że cywilizacje po prostu stają się coraz potężniejsze energetycznie, żeby to było rozsądne i zasadne. Był taki amerykański, zresztą bardzo, bardzo rozumny i dziwak, astrofizyk Dyson, który twierdził, że owszem i że cywilizacje rozmnażając się demograficznie otaczają się takim rodzajem balonów o promieniu odpowiadającym orbicie, powiedzmy sobie, Jowisza i tam na tej błonie poruszają się miliardy, miliardy, miliardów rozumnych istot. Mi się wydaje, że istoty, które by się tak piekielnie rozmnażały, nie są zanadto rozumne. No ale to jest osobna sprawa. Na pytanie miejscowych mędrców, prawda, czy nie warto by się czasem zająć anonsowaniem, rozgłaszaniem informacji o tym, że my, wysoko rozwinięci, istniejemy, a żeby tym jakimś niżej rozwiniętym, niedorozwiniętym, może nawet ziemianom dać cokolwiek znać, wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiadomo, impet, no nie wiadomo, gdzie nas szukać. Gwiazd jest znacznie więcej, aniżeli w ogromnym pociągu, którego 1000 wagonów zapełnionych jest wyłącznie ziarenkami maku. A zatem i systemów planetarnych jest bardzo wiele. A po drugie, sprawa tych przerw niezbędnych, prawda, nieuchronnych w komunikacji pomiędzy pytaniem i odpowiedzią jest silnie uzależniona od odległości międzycywilizacyjnych, które nie mogą, jak już dziś przypuszczamy, wynosić mniej niż 5 do 10 tysięcy lat świetnie. To mniej więcej znaczy, że nasz przodek, jak wyraz z pieczary, prawda, no i odcisnąwszy usmarowaną sadzy dłoń na ścianie pieczary na wieczną pamiątkę rzeczy, bo rzeczywiście znajdujemy to, rozejrzał się po niebie i zobaczył jakieś takie plejące punkciki, bo to była noc, to były gwiazdy, to wtedy, jeśli wysyłano sygnał, to akurat przyjdzie ten sygnał dzisiaj. No, gdybyśmy z kolei wysłali odpowiedź na pytanie, halo, co słychać, że wszystko jako tako idzie, prawda, mniej więcej, jakoś tam, no nie jest wprawdzie bardzo dobrze, ale jeszcze na razie jakoś wegetujemy, to po następnych 5 czy 10 tysiącach lat dojdzie do tamtych adresatów i czy to warto inwestować energię gwiazdową w tego rodzaju rozmowy między cywilizacyjne. Wydaje mi się to wątpliwe. Ci, którzy sobie wyobrażali dawniej, że będziemy otrzymywali recepty na powszechne, doczesne zbawienie, na raj, na ogromne ilości przyjemności, uciech, zawsze wydawali mi się niepoprawnymi optymistami. Arsenie! Co to może być? Gdy patrzę wokół, wydaje mi się, że tego wszystkiego nie stworzyła natura, że te kształty były kiedyś budynkami. Musiała tutaj panować niesamowita temperatura. Jakaś potworna katastrofa musiała tu zniszczyć wszelkie życie. O czym pani myśli? O Hiroshimie. Bodajże w czasach nasilenia się i podgrzewania zimnej wojny
kiedy amerykańscy uczeni w swoim periodyku Bulletin of Atomic Scientists na okładce umieścili wskazówki zegara zbliżającego się do godziny 12, która to godzina miała symbolizować wymianę globalnych ciosów nuklearnych przez Sowiety z Ameryką, prawda, czyli koniec świata, mówiąc tak zwyczajnie, dość modne stało się wtedy proponowane przez bardzo rozsądnego i wybitnego astrofizyka niemieckiego pochodzenia Sebastiana von Hörnera, który siedział przy teleskopie na Mount Palomar w Ameryce. Takie jego wyobrażenie, że cywilizacje po prostu rozwijały się, aż dochodzą do takiego stanu, który no, po prostu likwidują się. Następuje samobójstwo właśnie wywołane wyzwoleniem energii atomowej, wymianą ciosów jądrowych. Muszę powiedzieć, że kiedy profesor Hörner, von Hörner opuścił jako już emerytowany profesor Ameryki i wrócił do Niemiec, myśmy dosyć intensywnie, ja wtedy siedziałem we Wiedniu, to był czas stanu wojennego, korespondowali i jakoś tak każdy z nas usiłował przeciągnąć na swoje. Znaczy ja twierdziłem, że mnie się wydawało, że koncepcja taka samobójstwa cywilizacji jest pewną skrajnością. Profesor von Hörner się ze mną nie zgodził. Profesor von Hörner pozostał przy swojej wierze w cywilizacje kosmiczne, z których niektóre, jak sądzą, popełniają samobójstwo. W tym samym czasie, kiedy jego kolega rosyjski Szkłowski całkowicie o 100% zdanie zmienił i uznał, że nikogo nie ma. Ja się potem Szkłowskiego pytałem, ale on się wykręcał. To znaczy pytałem się go, póki żył, dlaczego on nagle zmienił zdanie. A to jest właśnie kwestia taka, że jest to dziedzina, który bez wiary ani rusz. W tym przypadku chodzi o wiarę najzupełniej naturalistyczną, doczesną. Dlaczego nie ma innych? Nie wiadomo. Jest taki sobie Deniken, który w gruncie rzeczy prawdziwym jego zawodem i powołaniem było hotelarstwo. On się zajmował prowadzeniem hoteli, co przynosiło mu bardzo mały dochód. Potem zaczął pisać o prastarnautach, którzy nauczyli jak Egipcjan, jak mają budować piramidy, którzy prymitywnych ludzi, którzy byli głupi, jak jeszcze głupsi niż obecnie, prawda, są, nauczyli, no właściwie wszystkiego nauczyli, którzy wymyślili tę ziemską cywilizację itd. itp. I to jest oczywiście autor bestsellerów. Wiele lat temu w Berlinie Zachodnim siedziałem w pewnym bardzo pięknym tamtejszym muzeum antropologicznym otoczony wieńcem niemieckich antropologów i psychologów i ja się ich pytałem, dlaczego oni nie zakwestionują, dlaczego oni nie zdementują tych bredni, które tak obficie produkuje i tak dobrze sprzedaje Deniken. A to jeden z obecnych powiedział mi, ja nawet tylko powiedział mi, pokazał mi książeczkę, który dementował i to dokładnie argumentował, wyjaśniając, jak bardzo nonsensowne są określone tezy w książkach Denikena. I było tak, że kiedy książki Denikena miały nakłady milionowe, to ta jego książka miała nakład coś 4 czy 5 tysięcy i nie chciała się sprzedawać lepiej, bo ludzie lubią, żeby się działy takie dziwne rzeczy. Ludzie sobie życzą, żeby się pojawiały talerze latające, żeby były cuda, żeby na dużych areałach trawników pojawiły się takie wielkie koła, jako ślady po lądujących statkach kosmicznych. Ludzie sobie tego po prostu życzą. W czerwcu 1954 roku na jednym ze skandynawskich samolotów odbywali podróż astronomowie i operatorzy filmowi celem dokonania obserwacji zdjęć całkowitego zaćmienia Słońca. A oto co zdarzyło się, kiedy samolot znajdował się na wysokości 4,5 tysiąca metrów. Operatorzy zajęci byli filmowaniem korony Słońca, naukowcy prowadzili szczegółowe notatki z obserwacji tego fenomenu natury. Kiedy wracali do bazy, jeden z członków ekipy zauważył poruszające się w polu widzenia przedmioty. Główny operator ekipy zwrócił w stronę tych tajemniczych przedmiotów swoją kamerę, filmując je około 10 sekund,
do czasu, kiedy zniknęły one na horyzoncie. A oto zdjęcia, jakie udało mu się dokonać. To te dwa świecące, połyskliwe dyski, które widoczne są w górnym rogu zdjęcia w odległości około 24 do 32 km od samolotu. Świadczyć to może o olbrzymich rozmiarach dwóch niezidentyfikowanych przedmiotów. Zdjęcia wykonano bardzo małą kamerą, a następnie wielokrotnie powiększono, stąd refleksy negatywu zniekształcające powiększony obraz. W naszej galaktyce zamieszkałych jest przeszło 600 planet. Wszystkie te planety łącznie tworzą Federację Braterstwa i zgodnie ze sobą współpracują. Ziemia przed kilkunastu tysiącami lat została z tej federacji wykluczona. Najwyższy Trybunał Federacji na nasz system zainstalowany jest na Saturnie i miejsce dla Ziemi jest rezerwowane. Był taki nasz rodak, Adamski się nazywał. On twierdził wiele lat temu, że on przebywał na pokładzie talerzy latających, oczywiście językiem, którym tam się posługuje cały kosmos, jest angielski. Tak samo zresztą jak w tym serialu. Wszyscy, którzy przybywają z dowolnych galaktyk, mówią dość biegle po angielsku. No jak ja to widzę, prawda, to ja jestem jeszcze bardziej rozbawiony, aniżeli kiedy widzę świetne utwory Karola Maya z Winnetu, czerwonoskórym dżentelmenem na czele, którym Apache i Comanche też mówią biegle po niemiecku. No ja bardzo przepraszam, ale mnie to odbiera całkowite złudzenia. Rozumiem, że a to jest nawet znana historia, że kiedy Amerykanie chcieli pewien nalot na Niemcy uczynić całkowicie nie podsłuchiwalnym przez służby naziemne niemieckie, to oni jakieś plemię indyjskie, którego piloci byli kształceni odpowiednio, prawda, nakłonili do tego, żeby oni się lecąc posługiwali wyłącznie swoim indyjskim narzeczem. Ponieważ w Niemczech za cholerę nikt nie rozumiał, co mówią Indianie, to im się to udało znakomicie, prawda, utajnić. No ale żeby cywilizacje pozaziemskie, albo też Indianie, Karola Maya posługiwali się angielskim, niemieckim, to niestety wykracza poza ostatnią rubież mojej łatwowierności, która tak daleko po prostu nie sięga. Antenie satelitarnej oglądam czasami, ale bardzo krótko oglądam, bo uciekam z tego serialu Star Trek Enterprise. No, tam co chwila pojawiają się rozmaite osoby, które mają dwa nosy, albo takie jakieś olbrzymie uszy słoniowe, albo uszy w kształcie oślich. To jest trafne, uważam, spostrzeżenie, albo jakieś takie rodzaj macek, albo jakieś takie ogniożydne, jakieś takie otwory i inne takie straszne rzeczy. Wszystko to jest zupełnie szkodliwe, dlatego, ponieważ wiem, że to się dobrze skończy, a skończy się dlatego, ponieważ reżyser, który to robi, potrzebuje stałych dochodów, więc on nie może zlikwidować tego przy pomocy katastrofy kosmicznej. Ale to nie są żadne argumenty na rzecz istnienia cywilizacji kosmicznej, gdyż jest to problem całkowicie wyminięty przez tę całą dziedzinę żałosnej twórczości, o którym do dzisiaj tak zakończę chyba. Nic nie wiadomo.